Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Ten felieton będzie szczególny, za co w jakiejś mierze powinienem Państwa przeprosić, ale i okoliczności są szczególne. Będzie on dotyczył kwestii związanych bezpośrednio z dosyć niezwykłą, niesłychanie zintensyfikowaną kampanią nienawiści wymierzoną w moją osobę i w Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście można by powiedzieć, że nic dziwnego, takich kampanii nienawiści już nawet po roku 1989 wobec środowisk patriotycznych, w tym także wobec mnie, było wiele, począwszy chociażby od roku 1992, ale każde wielkie dokonanie, każdy ważny czyn, każdy ważny przełom, każde dążenie do realnej zmiany sytuacji w Polsce, każdy wysiłek z tym związany niesie opór tych sił, tych środowisk, a które obawiają się, że stracą możliwość kontrolowania Polski, które obawiają się, że stracą możliwość czerpania z Polski nieprawdopodobnie wielkich dochodów, które obawiają się, że stracą kontrolę nad odbudowującym się i odzyskującym siły narodu polskiego. A więc nie dziwmy się temu szczególnie i nie gorszmy się tym, a przede wszystkim nie przerażajmy się tymi pokrzykiwaniami, nie przerażajmy się tym biczem uplecionym z fal radiowych czy telewizyjnych, zarówno tych, którzy całą prawdę, jak i tych, którzy całą dobę i wszystkich innych, którzy całą dobę i cały czas próbują Polskę utrzymać i Polaków utrzymywać w takim mentalnym zaścianku, żebyśmy wyłącznie nie mogli wyjść poza poprawności politycznej i żebyśmy nie mogli zobaczyć, jakim naprawdę wielkim, silnym i zdolnym do odbudowy własnego państwa jesteśmy narodem. A ta kampania nienawiści, z którą mamy do czynienia od 3 lat, od 3 dni wymierzona bezpośrednio w Prawo i Sprawiedliwość i we mnie, ma o tyle szczególny charakter, że uderza wprost w to, co jest istotą demokracji, a więc wolność wyboru, bo toczy się ona w trakcie wyborów i jej celem jest oczywista, jej cel jest oczywisty. Chodzi o zupełną zmianę stanowiska Prawa i Sprawiedliwość i zmianę państwa stosunku do tej jedynej formacji patriotycznej, katolickiej, niepodległościowej, narodowej, która ma szansę rzeczywiście przejąć władzę i odbudować naród, i odbudować państwo, i odbudować polską gospodarkę i sprawy społeczne. Musimy sobie dokładnie zdać sprawę, jaki jest tego cel. Celem jest zastraszenie państwa, celem jest cofnięcie państwa, celem jest to, żebyście nie podejmowali decyzji na rzecz ludzi zdolnych do zmiany Polski. Taki jest cel. On jest wprost wymierzony w wolności obywatelskie. I ma jeszcze jedną cechę, o której trzeba powiedzieć, a o czym państwo muszą wiedzieć. Żadne ze słów, żadne ze sformułowań, które mają być przeze mnie wypowiedziane, a które mają być dowodem na te straszne rzeczy, jakie mówiłem w Chicago, w Nowym Jorku czy w Toronto, albo w ogóle nie miały miejsca, albo nie miały takiego kontekstu i takiego znaczenia, jaki poprzez manipulacje najczęściej przy użyciu nożyczek zostały zrealizowane. Ani kwestia związana z przeszłością pana Donalda Tuska, ani kwestia związana z tragedią smoleńską, ani inne sprawy, w tym także sprawa związana z raportem i z aneksem związanym z likwidacją WSI, nie zawierały jakichkolwiek sformułowań, które mogłyby dać pretekst do tego ataku. Trzeba było pokroić te zdania, trzeba było pozostawiać słowa w zupełnie innym porządku i innym kontekście, aby uzyskać taki efekt, jakim państwa się smaga w ostatnich dniach. Ja oczywiście podejmę akcję prawną wobec tych ludzi, ale chcę, żebyście państwo mieli świadomość, że niestety w trybie wyborczym nie można skarżyć mediów, ani dziennikarzy,
dziennikarzy, którzy tutaj są głównymi autorami, czy też wykonawcami, powiedzmy sobie też szczerze, nie składajmy na nich tak wielkich win. Oni po prostu wykonują to, co muszą wykonywać za kilka złotych, ale istota rzeczy polega na tym, że kierują te treści nienawiści także do wszystkich Polaków. A ci, którzy wzięli w tym udział jako politycy, będą ponosili odpowiedzialność, mam nadzieję, w trybie wyborczym. Tak, że jeszcze Państwo będą mogli się o tym dowiedzieć. Ale najważniejsze, co chcę Państwu dzisiaj powiedzieć w tej sprawie, to nie obawiajcie się. Nie lękajcie się, nie dajcie Państwo sprowadzić się z tej drogi do odzyskania Polski, na której dzisiaj już się znajdujemy. A wtedy zwyciężymy. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.